Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną dzisiaj Luna oraz Kiszka. Boże, siemaneczko. Nareszcie Kiszka do nas tutaj dołączyła. Ja wam zaraz przedstawię mojej nowy nabytek, ponieważ kupiłam sobie wałaszka, ale do niego przejdziemy za chwilę. A dzisiaj będzie taka jazda... Kupuję konie. Nie, ja chciałam mieć dwa po prostu. A więc dzisiaj będzie jazda tak na luźno. Na luźno, jakieś drągi, kawaletki, jakieś niższe skoki. A ja będę na zapomnianym koniu. Na Angusiu. Który skończył dzisiaj, uwaga, 3 latka. No dobrze. Będę skakać, jak będzie miał 3,5 roku. Kiszka też ma nowego konia, ale do niego też za chwilę. Także co? Przejdźmy do mojego nowego konika. A oto moja nowa piękność, Fox Dante. Jest to 10-letni wała klasy małopolskiej X Appaloosa, przeznaczony do skoków i krosu. Jest odważnym i pewnym siebie koniem o silnym charakterze. I też też taki misiek, ale taki często szczur. No, charakterek to on ma różny. Okej, okay, więc to jest mój nowy koń. Ma na imię Fireshine. Jest to klacz. Jest ona dosyć młoda, bo ma dopiero co 6,5 roku życia za sobą. Bardziej specjalizuje się na skokach, jak i bardziej w krosie niż w ujeżdżeniu. Bo od małego po prostu ją uczono skoków, a no, nie ujeżdżenia. Okej, my już jesteśmy wszystkie gotowe i idziemy na plac. Okej, a więc my już jesteśmy po rozstępowaniu i zaraz zaczynamy kłus. Okej, a więc my już sobie stępujemy przed galopem. Thank you.
Okej, a więc my już sobie zaraz będziemy tutaj. Dziewczyny sobie jeszcze kusują. Ja już rozkusowałam foksika i już sobie wstępuję. Ogólnie dzisiaj robiliśmy strasznie dużo ćwiczeń na drągach, jak mogliście zauważyć. Ja jestem zadowolona z Dantusia. Jeszcze zaraz popytamy dziewczyn. Nie było źle, ale jakoś hiper zadowolona nie jestem. Ojej, a dlaczego? Nie wiem, też zmęczona jestem dzisiaj trochę i tak. Średnio by się chciało, ale trzeba było go ruszyć wreszcie, bo długo stał. Dobrze, dobrze. No więc mi się też fajnie jeździło. No nie było źle. Oprócz tam kilku ćwiczeń, gdzie była trochę zakłopotana, bo też się nie wiedziała co zrobić, ale to pewnie przez to, że po prostu dawno nie jeździła takich ćwiczeń, a tak to bardzo fajnie mi się jeździło, skoki też były bardzo fajne, no. Okej, także my już będziemy wracać do stajni. Okej, kochani, więc to by był koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ze mną była Luna oraz Kiszka. Pa. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego dzionka i pa, pa.